była nazywana ósmym cudem świata. Bursztynowa komnata składała się z 12 przepięknych paneli o wysokości ponad 3 metrów. Znajdowała się w pałacu carycy Katarzyny pod Sankt Petersburgiem i była jednym z najcenniejszych skarbów Rosji. Wyobraźcie sobie złotą komnatę wykonaną z tego półszlachetnego kamienia. Bursztyn to skamieniała żywica prehistorycznych drzew. Do tego złocenia i zdobienia wspaniałe miejsce. Bałtyk ma najbogatsze na świecie złoża bursztynu. Bursztynowa komnata została przeniesiona do pałacu w połowie XVIII wieku przez carycę Elżbietę. Znajdująca się tu dziś bursztynowa komnata to replika. Oryginał został skradziony przez Niemców. Niemcy kradli wszystko. Skarby narodowe, rzeźby, obrazy, wszystko, co wpadło im w ręce. Po wojnie udało się odzyskać część bezcennych arcydzieł, ale bursztynowa komnata, której wartość szacuje się na $500 milionów, nie została odnaleziona. Bursztynowa komnata to najważniejszy zaginiony skarb światowej architektury. Od wielu lat zajmuję się dziennikarstwem śledczym. Bursztynowa komnata to trudna zagadka. Można się mocno zaangażować. Identyfikowałem się z wieloma postaciami w tej historii, ponieważ połowa mojej rodziny pochodzi z Europy Wschodniej. Kluczowe okazały się archiwa w Moskwie i Sankt Petersburgu. Do tego dochodzą klasyczne elementy śledztwa. Dokumenty transportu morskiego, rozkład jazdy pociągów, oznaczenia alianckich bombardowań. Niemcy byli niesamowicie skuteczni. Dotarli do pałacu, zdjęli panele ze ścian, zapakowali je w skrzynie i cała bursztynowa komnata wyruszyła do Królewca w Prusach Wschodnich. Na miejscu czekał na nią Alfred Rode. To on wciągnął komnatę na listę skarbów, które miało przejąć SS. Znaleźliśmy dokumenty, które dowodzą, że komnata została odtworzona na trzecim piętrze zamku w Królewcu. Rode musiał się tam czuć bezpieczny. Niemcy kontrolowali wybrzeże, znaleźli się w enklawie, otoczeni przez wojska niemieckie. Zamek okazał się bardzo bezpieczny. Nie było lepszego miejsca dla największych skarbów. Okazało się, że się mylili. W styczniu 1945 roku Sowieci byli u bram. W Królewcu panował chaos i desperacja. Wszyscy zrozumieli, że Armia Czerwona jest blisko. Znaleźliśmy dokumenty, z których wynika, że Rode inwentaryzował skarby w zamku i wydawał dyspozycje. Bursztynowa komnata została wpisana na listę dzieł do wywiezienia. Rode nie miał wielu możliwości. Kolej była odcięta, a drogi niebezpieczne. Jedyna bezpieczna trasa prowadziła przez Bałtyk.